Fundusz Rozwoju Dróg to nie jedyne źródło wsparcia inwestycyjnego dla samorządów. Zdaniem Suwalskiego Ratusza w ciągu dwóch najbliższych tygodni znane będą wyniki naboru wniosków do siódmej i ósmej edycji Polskiego Ładu. Za pozyskane środki miasto chciałoby zrewitalizować centrum miasta i uzbroić kolejne tereny inwestycyjne na południu Suwałk. Za dwa wnioskowane miliony, bo taka była granica wyznaczona w warunkach naboru, miasto chce wykonać rewitalizację obszaru mieszczącego w obszarze zamkniętym ulicami Doniewicza, Wigierską, Wesołą i Waryńskiego. Miałyby tutaj powstać nowe parkingi i drogi wewnętrzne, ale też zniknąć stąd miałyby zbędne budynki. Drugi z wniosków zakłada, że pozyskując 8-milionowe wsparcie, miasto zbuduje wreszcie końcówkę ulicy Muzycznej, łącząc ją z Kościuszki chodzi o tak zwany przechodniak. Zmiany miałyby również objąć odcinek ulicy Waryńskiego. Ten pomiędzy ulicami Kościuszki i Nonwicza. Najdroższa inwestycja to przebudowa trzech ulic powstańców wielkopolskich, budowa ulicy Rejmonta, od szpitalnej do krzywulki oraz remont piaskowej aż do granicy administracyjnej miasta. Suwalskiemu samorządowi marzy się także kolejne 70 milionów na nowe drogi zarówno po jednej, jak i drugiej stronie kolejowych. To chociażby ulica łącząca Leśną z Hubala i Raczkowską czy Wojska Polskiego z ulicą Dubowo.